Ja się wybieramy. Uciekam. Po angielsku. No właśnie widzę. Bardzo dziękujemy, super, przyjdźmy jeszcze raz. Dzięki, że byliście. Dzięki. Super, naprawdę. A przychodzicie od czasu tutaj? Gdzie jest ten kolega? Dzisiaj tak tego, wyjątkowo, spontanicznie. Pozwijcie jeszcze raz. Kiedy będziecie? Jeszcze raz? Kiedy będziecie? Kiedy będziemy? No właśnie. No. Jutro o 16 nie, ja nie będę. W piątek będziemy na pewno. Dobra. A czy wcześniej? Od której godziny? Nie, w czwartek, nie, w piątek. Boże. Powiedz. W piątek. Tak. Od której godziny będziecie? Co jutro o 16? Od 21 coś takiego. Od 21, dlatego że. Ale zapraszamy na chatkę tańca. To jest w klubie pod kolumnami. Zawsze, nie zawsze w piątek, bo w tym miesiącu, jak zwykle w piątek, a w tym miesiącu mam troszeczkę inny rozkład jazdy. Teraz będzie piątek. Będzie prowadził zespół Wrocławica. Mnie nie będzie, Tymek będzie. Też może będzie. A za tydzień, za jeszcze. Tak. 10-lecie chatki tańca mamy. Można kupić karnety. Na warsztaty jest dużo warsztatów. Żałuję, że nie mam plakatu przy sobie, ani żadnej wizytówki. Ale możecie sobie znaleźć, wygooglować chatkę tańca. Tak, znajdź za tydzień będą. W sensie, no nie ten piątek, następny piątek, sobota, niedziela, dobrze mówię? Będzie festiwal 10-lecie nasze. I będą warsztaty, będą potańcówki, będą śpiewy, jam. Gramy muzykę taneczną, z tego to może nie widać, ale. Nie, właśnie dla mnie mi już noga tam chodziła. No więc tak, ja wiem tańczyć. Naprawdę, zapraszamy w ogóle. Można kupić karnety. Na cały festiwal 100 zł, a na pojedyncze wydarzenie za dyszkę. Polecam karnety jak najbardziej. Jak się w ogóle nazywacie? Bo patrzyłam na stronę, nie widziałam. To znaczy tak, cały projekt się nazywa Chatka Tańca. My, znaczy ja jestem z zespołu Chyża, tutaj Tymek to również. Tak pomieszane, tak? Troszeczkę tak. Ja się tak patrzyłem, no zastanawiam się. Tak, troszeczkę. My jeszcze nie mamy profilu, ale już niedługo będzie. Jak ktoś nam zrobi ładne zdjęcia, to nie. To ja się polecam. Nie wychodzi na marsie fotograf. Naprawdę? A możesz nam zrobić. Strony fotograf, co tam. Strony, bo super, naprawdę, bo generalnie już trochę gramy i nie mamy. A już coraz więcej jest jakichś koncertów, wydarzeń, po prostu nie ma. Kiedy co? Chcecie to. No spoko. Konkretnie trzeba się umówić. Mogę numer dać. Tak. Jakieś takie też, znaczy, tak mam zawsze. Ja mówię, nic się nie dzieje bez przyczyny, nie ma przypadkowych spotkań. Nie, oczywiście. Dzisiaj przychodziliśmy, mówię, aż pokażę super miejsce. Nie ma przypadków, nie ma przypadków. Najbardziej, jak się zapiszę. A na tą chatkę naprawdę zapraszam na festiwal, później tydzień, później, bo po prostu cały rozkład. Będziemy mieli pieśni kurpiowskie właśnie w Pieśniarzach. Pieśni kurpiowskie? Tak. Ja byłem tego na weselu z kurpiankami, bo widziałem wszystko, tam byłem na kurpiankach. Naprawdę? No to musisz być. No to będzie 22 w czwartek tutaj w Pieśniarzach, tak? Dobrze, Tymek? Tak. W Pieśniarzach będzie akurat. Jest naprawdę zapraszamy, bo to będzie super, jak przyjdziesz, bo to będzie dla nas przyjemność. Sama przyjemność, po prostu też posłuchać o tym. Bo jak byłeś świadkiem, jak byłeś uczestnikiem wesela, to się skupię najbardziej. Bardziej nie się gram, możesz podzielić i no będzie na to przestrzeń. Czekaj, tym bardziej tutaj, bo podejrzewam, że po warsztatach będzie tutaj jam od razu. Więc też 22. A później są polskie kolędy, ale inne, nie standardowe, to nie tak jak ja wiem, no, kolędy. Super będzie. My też gramy w ogóle bałkańskie kolędy, polskie kolędy. Właśnie, bałkańskie, no hiszpańskie. Zorkiem to wszystko możemy zagrać. Irlandzkie, hiszpańskie, i bałkańskie, i polskie, i ukraińskie. Super. Ja może się na Grecji poznają, tak, ale jestem właśnie ona tańca narodowego uczy, troszkę otwierała. No ja się też teraz tańczę, bo ja w szkole takie jestem i też się uczę trochę. No bo ja się różne tańczę teraz. Bo my będziemy uczyć tradycyjnych tańców. To jest troszeczkę co innego niż narodowe, to jest pewne rozróżnienie u nas w Polsce. Bo przez związku z przyjęciem partiami na ten historyczny. Kilka, bo dzwoni do pracy. Nie chcę dzwonić do pracy. Przepraszam, nie. Co się dzieje? Co się dzieje?
pokazać. Łukasz, czy tam Petra taką sobie rzeczy przyszła? No raczej właśnie. Ja jestem Ola. Łukasz. Bardzo miło. Amelia. Bardzo miło, Ola. Bardzo miło. Dziękuję. Łukasz fotograf, ja zawsze tak zapisuję. Ja mówię cię po okresie. Możemy we dwójkę. To już tak bywało, mi to wiesz. Grałeś kiedyś na robasowie z Amelią? Tak jak ja. No właśnie słyszę, że nie masz tego takiego drygu. Musisz grać tak, żeby mi... Żebym ja mógł coś na przykład ten rytm... Żebym ja mógł rytm wybić. Ja się odezwać, czy ty się odezwiesz... Tak, nie, na razie. Później sobie wejdziemy w różne klimaty. Jakbyś chciał przenieść aparat podczas tego festiwalu na przykład, to możemy zrobić coś takiego. Ja muszę powiedzieć, kiedy terminy, co i jak. Chyba, że tak. Ja się naładam tutaj. Śmiało, śmiało. Fajnie po prostu przejść przy okazji, bo jak jest on tam zyka, zdjęcia i tak robią normalnie jakieś mamy nasze to się ubierzecie ładnie. Ubierzyłam się raz w życiu. I będzie mi zdjęcie. Jakieś, no i tak przy okazji, bo tam będą wszyscy. Ja tam nie wiem, bo na festiwalu to tam będę ciągle latał, załatwiał, nie? Stał dobra, na bramkę. Ale raz na tu chwilę czasu znajdziesz. No tak. No właśnie. Dobra. Ola Knaś. Zawsze jest inaczej. Pani w treści możecie wystąpić. Tak?
Takie dżem właśnie straszne. No, super. Tak, super. Takie może kiedyś. No, polecam, bardzo fajne miejsce. Pentatoniczna, mimo że zaczynamy od E. Ja mówię, że najniższy dźwięk z tych, które gramy, to jest E, ale mimo wszystko to jest A pentatoniczna. Klasyczna dla bluesa. Ja gram tak, jak się bluesa gra na basie, czyli wiesz, jadę na pentatonicę tutaj.